W tym nagraniu zastanowimy się, jak zapisać schemat dowolnego ogniwa galwanicznego. Jeśli mamy ogniwo, to musi ono składać się z dwóch półogniw, z czego na jednym półogniwie ujemnym anodzie zachodzi utlenianie, natomiast na drugim półogniwie, na półogniwie dodatnim, katodzie zachodzi redukcja. Jeśli anodę stanowi metaliczny cynk, to w momencie rozpoczęcia pracy ogniwa galwanicznego cynk roztwarza się i do roztworu przechodzą jony cynku. Dokładnie, będą to kationy cynku 2+. W trakcie tego procesu na elektrodzie zostaną uwolnione dwa elektrony, które następnie wędrują po drucie w kierunku katody i umożliwiają zajście procesu redukcji na drugim półogniwie. Jeśli drugie półogniwo składa się z blaszki miedzianej zanurzonej w wodnym roztworze z soli miedzi 2+, to te jony miedzi 2+, pod wpływem otrzymanych elektronów, będą się redukować do obojętnych atomów miedzi. Pamiętaj, to półogniwo, anoda, jest półogniwem ujemnym. Tutaj uwalniane są elektrony. Natomiast katoda jest półogniwem dodatnim. Na katodzie zachodzi rozkładanie elektronów. Neutralizujemy ładunek ujemny. Dla każdego z półogniw możemy zapisać tak zwane reakcje połówkowe. Dla anody reakcja połówkowa wygląda następująco. Cynk utlenia się do kationów cynku 2+, i uwalniane są dwa elektrony. Natomiast dla katody reakcja połówkowa prezentuje się w sposób następujący. Kation miedzi 2+, pod wpływem dwóch elektronów, redukuje się do atomu miedzi. Jeśli dodamy do siebie te dwie reakcje połówkowe, to otrzymamy reakcję sumaryczną, obrazującą reakcję redox, jaka zachodzi w samorzutnie pracującym ogniwie. Atom cynku reaguje z kationem miedzi 2+, w wyniku czego powstaje kation cynku 2+, i miedź. Zobacz, elektrony znajdują się po lewej i prawej stronie w równaniach połówkowych, więc je skróciłam w równaniu sumarycznym. Z biegiem czasu, w trakcie pracy ogniwa, blaszka cynkowa zmniejsza swoją masę. Cynk się rozkłada i następuje wzrost masy blaszki miedzianej. Jony miedzi rozładowują się i osadzają się na blaszce metalu w postaci obojętnych atomów. Zastanówmy się, co w trakcie pracy ogniwa galwanicznego będzie się działo z elektrolitem znajdującym się w kluczu elektrolitycznym. W kluczu elektrolitycznym możemy mieć na przykład wodny roztwór siarczanu 6-sodu. W roztworze wodnym siarczan 6-sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony siarczanowe 6. W trakcie pracy ogniwa w przestrzeni okołoanodowej wzrasta stężenie kationów cynku. Dlatego też tam, w celu wyrównania ładunku, zaczynają migrować aniony siarczanowe 6, znajdujące się w kluczu elektrolitycznym. Natomiast w przestrzeni okołokatodowej z czasem zaczyna brakować kationów miedzi 2+, które rozładowują się do obojętnych atomów miedzi. W celu wyrównania obytku kationów w roztworze, do przestrzeni okołoanodowej przemieszczają się kationy sodu znajdujące się w kluczu elektrolitycznym. Dobrze, i ostatnim naszym zadaniem jest zapisanie schematu ogniwa. Zamiast rysować rozbudowany rysunek ogniwa galwanicznego, niejednokrotnie wystarczy zapisać jego schemat. Schemat zgodny z konwencją sztokholmską. Schemat zawsze zapisuje się od anody do katody, od minusa do plusa. Więc najpierw postawię znak anody, minus. Teraz patrzymy, co jest anodą. W naszym układzie oczywiście to jest metaliczny cynk. Cynk jest zanurzony w roztworze swojej soli. Tutaj mamy granicę faz. Cynk, roztwór soli. Taką granicę faz zaznacza się za pomocą pionowej pojedynczej kreski. Teraz mamy kolejną granicę faz. Roztwór soli cynku, klucz elektrolityczny. A tutaj, na kolejnym końcu klucza elektrolitycznego, ponownie mamy do czynienia z kolejną granicą faz. Klucz elektrolityczny, roztwór soli miedzi 2+. Zaznaczę obie te granice faz jako kreski. Mamy więc dwie kreski. I od razu zaznaczę, że mamy do czynienia z roztworem soli miedzi 2+. W roztworze tym zanurzona jest blaszka miedziana. Ponownie mamy do czynienia z kolejną granicą faz. Roztwór, ciało stałe. Nie pozostaje mi nic innego, jak ponownie napisać pionową kreskę, a za tą kreską postawić symbol metalu – miedź.
Blaszka miedziana stanowi katodę naszego ogniwa. Jest to biegun dodatni. Dotarliśmy do końca. Wiesz już, jak zapisać schemat ogniwa galwanicznego. Znaki minus i plus oznaczają odpowiednio elektrodę ujemną i dodatnią naszego ogniwa. Kreska pionowa oznacza granicę faz, zaś podwójna kreska pionowa oznacza obecność klucza elektrolitycznego.